Niech pan kręci. Jest już kręci. Ja tak trochę powiem. Proszę pana, radio, to mówię, ma tam do 1,5 km zasięgu. Natomiast no już w tej odległości to widać, nie? To jest trochę małe w tym momencie. Tak, ale teraz płyniemy tutaj, żeglujemy. O. Ale to wiatr też popływa, tak? Znaczy, no to żagle ciągną jak na normalnej łodzi, nie? To jest po prostu... Ale jeszcze jest silniczek? Nie, to jest tylko żagle, to jest to, panie. Nie, no to jest poezja. To jest to, że nie ma. Ja jestem żeglarzem, żegluję po śródlądzie i po morzu. A to tak zrobiłem. Ale fajnie to jest. To jest to właśnie, że nie ma silnika, kurczę. Teraz panu pokażę, jak to wygląda. Ale pan jest tym radiem, jakby to żagle przerzucać. Tak, no? Tak. Ster i żagle mam normalnie, tutaj mam windy żaglowe, teraz na motyla płyniemy. Teraz łódka tu podejdzie. Można na hałsu. Jest to, zaraz przejdziemy, ciach. To fajne. No to jest takie małe żeglarstwo, nie? Pan to sam zbudował? To wie pan, jest zestawu akurat, no ja ten zestaw troszeczkę poglasowałem z tego względu, że on po prostu miał inny tutaj balast, o i zwrot. I jedziemy tutaj, ciach, a widzi pan, wybrałem żagle, idziemy pod wiatr. Do szatu. I zwrot, ciach. Niesamowite, nie? I prawy hałas, o. I idziemy tutaj teraz pół wiatrem. O, ja robię latające, jeszcze pływające, z napędem parowym, z napędem silnikowym. Tak. Ale to... maszynę parową, no normalnie takie. Ale do napędu nie wiem, jakieś łodzi? Tak, no tam pokażę panu zdjęcie, tylko dopłynę tutaj, bo przestało trochę wiać. Zaraz dopłynę, to pokażę panu, jak to wygląda w środku, jak to jest zorganizowane, że to w ogóle płynie. Dobijemy do brzegu. Przecież to jest jak na wielkiej wodzie, taka mała łódeczka. No, ale dobrze, że naciśniemy.